Właśnie, ale widzisz, Ale tereny fajne na co to może przykład. być, bo ja nie mam pojęcia w ogóle, co to jest za krzak, nie? Tu tyle ludzi, co do mnie Morwa przyjeżdża i pieska. patrzy. Nie, 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 to nie jest wcale morwa. To jest jakiś krzaczor. A on pierwszy raz był tutaj w zeszłym roku, nie? On ma takie kwieciorki. Tu włączę go może trochę na manual, podłączę, to jest problem, mam zły obiektyw. I one tak wyglądają. One są zielone. I powiem ci szczerze, że jak on jest zielony, to on bardziej efektywnie, bo teraz on już jest taki klapnięty, zmęczony, on już umiera. Nie? To jest owoc. To widać. To są jego jakieś owoce. Nie? Ale pszczółki chodziły? Witam wszystkich, cześć. Zaraz się przedstawimy na końcu. Pszczółki nie, na tym właśnie pszczółki nie. To jest ozdobne coś. To jest po prostu, on rośnie sobie mały i on już jest drugi rok. Nie mam pojęcia. Wszyscy, co tu przyjeżdżają, do mnie się pytają, mówią, co blina, to jest blina. Za faka. Cudno, ale cudno. Chodź, idziemy zobaczyć na pasiekę. I tutaj tylko, że już tu sprawdzałem i są mrówki, nie? No właśnie. I te mrówki, wiesz co one robią? One pousuwały tą warozę. Ma, no właśnie nie ma nic. Aż dziwne. No nie, jest tutaj, widzisz? Ja widzę, nie. No, jest, są pojedyncze, nie? Ale to są takie rzeczy, które się nie liczy. Ale zauważyłeś, są mrówy, nie? I te mrówy, co one robią? One usuwają. Dla nich to jest po prostu, kurczę, żarcie, nie? U mnie spadło. Ale patrz tutaj, co się dzieje, patrz. Wow, tu mrówek nie ma, nie? Wyciągnijmy to na zewnątrz, gdzieś tutaj. No to tak. Połóżmy coś podobnego. Zobacz. Coś podobnego. Warozy masę. Czyli taka to jest około... odległość prawie 1000 km i to samo. No, to jest po pierwszej tabletce spalonej, które spaliłem ją wczoraj. I tutaj mamy, ile zgadujesz, tu może być tej warozy? Ja już tego nie liczę, ale 300, to jest 400? Nie za dużo. No to jest taka jeszcze... Takim akceptowalnym. 10 lat temu to jeszcze u mnie takie coś, to już by, to ja bym to uważał ekstremalne. Za, że to jest ekstremalne. Ostatnie lata to już uważam, nie, no mamy te słabsze zimy troszeczkę, nie, w tym momencie. Najgorsze 2006 rok, bo to był taki, wiesz, były te leki refundowane, tamten Bajwarol i on był nieskuteczny i potem było więcej jak 1000, 1500, 2000. Spadało, no nie. No moim zdaniem to jest, kurczę, dużo. Bo Bivital spadało tyle, a Bivital nie był aż tak... Patrz, ona się jeszcze rusza, bardzo dużo jej się tak. rusza. Nie? Musiałbym kogoś poprosić, żeby mi to policzył, bo ja nie jestem. Mam tu jakąś kartkę papieru? Nie, ale co mogę to zrobić? Mogę to szcząsnąć na jakąś blaszkę. Identyczna ilość u mnie, pojęci. Po pierwszej? Tak, po pierwszej tabletce, ale wcześniej troszeczkę tam było tego kwasu mlekowego. Aha, który tak, też jakoś zapobiegawczo, trochę zaraz po ostatnim miodobraniu popryskałem. To w odkładach to bardzo mało. To jest, rozumiem, rodzina produkcyjna. Nie, to była właśnie, jakby była produkcyjna, to może by było mniej, bo może ona by się wyroiła, albo by zrobił odkład. Aha. I bym był mniej. To jest matka reprodukcyjna. A, rozumiem. Tu jest matka reprodukcyjna i dlatego... No, dokładałeś pewnie. Nie. Też dokładałem, no, z różnych i dlatego ma dużo. Bo na przykład tutaj to był odkład. To była rodzina, w której bardzo dużo zabierałem czerwi, bo ta rodzina to produkowała mi do ulików weselnych. Malutko. I to jest też odkład, nie? No tu możemy zobaczyć, jest trochę. No ale to jest mniej. Okay. No jest dużo mniej, nie? No wiadomo. Ale te są mrówki, mamy 3-4 mrówki, nie? W odkładach to taką... Mam jak tutaj. Tu jest odkład, zaraz obcykamy odkład, tylko widziałem, że są tam znowu mrówki. No widzisz, no jak no, są mrówki, nic nie ma. No nie ma nic. No mrówki, one tu są z jakiegoś powodu. One są z tego no, powodu. No one co, troszkę tych kruszynek, troszkę probiotyku sobie powiem. A wiesz skąd, jak wykapowałem, że mrówki i żrą tą warozę? Bo kiedyś miałem tam rodzinę z taką matką i mrówki z jakiegoś powodu sobie pod daszkiem folię położyłem. I sobie pod daszkiem mrówki zrobiły, zaraz będziemy zaglądać, i sobie zrobiły gniazdo nad powałką. I one jakby uwięziły tą warozę, po prostu otoczyły ją i tam pełno tej warozy znosiły na kubkę. Ja tak podnoszę to i tak nie mówię, można co tam to, to dobre mrówki. Wszystkie to robią, tylko że my tutaj nie widzimy. Jakby miały gniazdo, nie? Tylko akurat ja nie trzymam się, bo one te akurat mają gdzieś gniazda tam na dole. Tu masz jakoś, nie wiem, te mrówki masz jakieś specyficzne, bo u mnie takie... Ja nie spotykam tak na tych mrówek. Nie? Nie ma, nie ma zupełnie. A sypiesz coś na mrówki? Nie, absolutnie jestem, wiesz. To widzisz to, na niszczenie mrówek. Ja mnie sypię. Głównie jest mrówka rudnica, ta duża, czerwona. Aha, aha, i ona może, wiesz. Może ona rządzi i zjada inne. Tak, mrówki. Tak. I tam
czasami są mrowiska w pasiece i one zupełnie koegzystują, nie ma żadnego problemu. No i ja się cieszę, ja bardzo cieszę, bo widzisz, że tam na przykład są jakieś nieżywe pszczoły, to akurat to są osy. Wyżrą. To były osy, to mrówki się tym zajmują. To jest jedyną rzeczą, gdzie ja sypię, to dookoła tego domku, tylko dlatego, bo bardzo często mam tam pokarm dla pszczół, klateczki i teraz jakby pszczoły się dowiedziały, mrówki jakby się dowiedziały o tym, że ja tam mam te ciasto w tych klateczkach, to one tam pomału wejdą i one już, to mi się raz zdarzyło. Więc ja raz w tygodniu chodzę i proszkiem dookoła tego domku. Czyli tu masz po prostu, no to jest sypię, bo muszę, nie? Specyfika już regionu i klimatu, prawda? Bo by mi tutaj mrówki kurczę żarły. W tym roku... Pszczołki działają pięknie. W tym roku jak karmię pszczoły, to karmię tylko przez ciasto dodaję, nie? Nie karmię syropami. Widzisz, ciasto leży... Ciastem. Samym ciastem. No nie? Ja się męczyłem z syropami, niestety. Za dużo jest roboty i pasieka jest niespokojna po takim czymś, nie? W moim no, odczuciu. Tu mi rodzina strutowiała i ja już tą rodzinę... Jest widać, pasek leży, ale ja już jej nie karmię, dlatego tu nic nie ma, bo zauważyłem, że matka zaczęła... Wiesz co, to już było tak strutowiała, że o tej porze roku już bym nie zaryzykował, żeby ją połączyć po prostu. Dałem, żeby ona wyleciała sobie, ona sobie opuściła, muszę teraz... No tak, ona się rozwija. Tu mi akurat widzę, coś pszczoły już skończyły, więc zaraz im podam ten, nie? Jakiś bakwaścik chyba jednak, znaczy mieszaneczka taka widzę, bo ty... Tak, to jest jakiś bakwaścik. Zaraz ci pokażę, jak teraz ty trochę pofilmuj. Dawaj. Okay. A ja idę po ten, możesz mnie filmować, jak tutaj kroję, ten pokażemy. Ja tutaj miałem takie, o, bajer. Nie? To jest mój taki syfik. No jest, tego się nie da ogarnąć. Tak musiałby być drugi etat na sprzątanie. Nie, teraz jesteśmy w okresie takim, że normalnie jest czysto, tylko że teraz jestem w takim okresie, gdzie topi się wosk, się przynosi, to się wszystko zamyka, więc to nie ma, nie? Ale tu mam jeszcze kilka inne dodanie. Tu mam probiotyk w puszce. To jest taki probiotyk, który przetestowałem. Czego tutaj? Aha. To kurczę, chyba do góry nogami to otworzyłem? Aha, tak. Widzę jakoś właśnie nieotwieralne. No i w tym roku całą pasiekę zakarmiłem tylko właśnie takim ciastem. Bo tu jest 15 kg, tak? To jest 15 kg ciasto, to tak jakbyś dał, jak to wrzucić całe. Większość pszczelarzy wrzuca to całe, coś takiego. Dużo moich znajomych, ja to pierwszy raz robię. 15 kg. Jeszcze nigdzie tego nie pokazywałem, bo ja nie wiem, czy tą metodę można polecać, czy nie. Ale zobacz, to tak jak wrzucisz to pszczą, to tak jakbyś zakarmił syropem 13 kg cukru. Tak mówią. Najmniej, ja tego nie sprawdzałem, tylko tak mówią. Dlatego, bo ja zostawiłem trochę miodu, ja daję połowę, nie? Połowę takiego czegoś, o. No to jest wygoda faktycznie i szybko, no. A ten diamanta jest niedrogi, całkiem jest taki w fajnej cenie. No, lepszej cenie jest. Ale i tak wychodzi drożej niż sukiem, nie? Tylko, co mi to daje, tak jak mówiłem, pasieka jest dużo spokojniejsza. O, i tu mam takie dziewczorka. Ja raz i zrobiłem. Idziemy go położyć. Zawsze tu jeszcze folią otaczam. Nie, tutaj poczekaj. Żeby nie wysychało, no. Tam gdzie masz tam. Wiadomo, bo to wysycha. O, widzisz, zaznaczony. Uważaj, bo jak ci wejdzie tu osa. Nie, gdzie to było? A tu to było. A tutaj mamy pól, nie? O, i tu położymy im takiego czorta. Aha, i folię na to, żeby trochę tak nie wysychało szybko, no nie? Wiesz co, nie, lepiej mi chodzi folię, dlatego na to, bo nie chcę, żeby pszczoły wchodziły, bo jak jest duża wilgotność, na przykład to ja wiadomo, ciasto i cukier jest higroskopijne, one zaczyna wchłaniać z środowiska bardzo dużą ilość i potem te pszczoły, jak mogą wchodzić, mogą się na tym lepić i to jest właśnie niepotrzebne i dlatego zaraz wezmę kawałek folii i tylko po to, żeby one mi nie chodziły na górze, nie? Bo potem takie można znaleźć kilka tam takich pszczółek. Przylepionych, zmęczonych, właśnie, to jest niepotrzebne, więc dlatego wrzucam... Ale też troszeczkę no, z tym wysychaniem tego, też jest łatwiej, efekt. Właśnie, bardzo, bardzo trudno się wypozycjonować jakoś w którym momencie, bo jak jest za suchy, to też pszczoły mają trudności z pobraniem, jak jest za... O. Tak, folika i będzie okej.
I już pszczoły nie będą chodziły po tym, to widać, z pyłkiem jeszcze noszą. Noszą. Dużo też, poplonów nawet jest. U mnie. No widziałem, tak jak, jest, jak jechałem teraz, to sporo tego było. Sporo jest jednak nieużytków tutaj troszeczkę masz. U mnie nie ma ani skrawka nieużytku. Jest taki głód ziemi, bo jest produkcja mleczarska. Aha. I tak ciągną, że to każdą najmniejszy spłatek ziemi jest, wiesz. Daj, teraz ja trochę ciebie pofilmuję. Zajęty, wykoszony lub kukurydza. O, tu myślisz. Łąki i kukurydza. Kiedyś pojadę tam do wasze tereny, zobaczę. A tutaj to widzisz, tu są moje trochę odkładów, tu mam bardzo dużo, tutaj są same na przykład odkłady. One pomału sobie leniwie latają. Niektóre stoją na tym, one jeszcze nie dostały. One mają pasek, wszystkim dałem po pasku. O, widać jeszcze dużo noszą. Coś innego? Nie, dostałem taki pasek, on sprowadzony skądś tam jest z Japonii, czy tam z Korei, gdzieś Azji. No i pasieka generalnie już jest tam do zimy, już jest ona przygotowana. Oprócz tego, o patrz, tutaj nawet bardzo dużo widać, ile pyłku noszą, nie? Jeszcze o tej. No u mnie jak wyjeżdżałem, to był szok. Był taki ruch na pyłek, że... Bo mało, ogólnie wjeżdża na zerze. Tak? Ale u was sucho było? Nie. Było, była susza potężna. A u nas nie. Cały sierpień, zero deszczu. I wtedy jak ktoś nie przyuważył, był moment, w którym no, rodziny rozwijały się na jesień i zjadły calutki pyłek. Tutaj w tym korpusie jest ciasto, a tu są pszczoły, które próbują rabować, nie? No wiadomo. To i tak nie jest. Aha, uważajmy, bo on, no bo tam była dziura, tam był sęk tak zwany. I teraz tak, nie? Tu mam taką morwę, już ma 2 lata, sobie posadziłem. A tu moja z przodu widzisz taka. A tutaj z przodu sobie wysadziłem te wierzby. Wierzby mam już tutaj dwuletnią. To dwuletnia jaka jest wielka. To jest niesamowite, jak to szybko rośnie. W pierwszym roku rosła, w tym roku po prostu się Ja mam akacji sporo, bo miałem... widziałem na twoim filmie, tam mówię 7 czy 10-letnie, no, nie? No i one już kwitną. Tak, na biało. Pszczoły zbierają, a w tym regionie moim w ogóle, to praktycznie nie ma akacji. To jest jedyny punkt, gdzie w ogóle są akacje, zupełnie nie ma akacji. No, ale moim zdaniem akacja to nie jest taki rynek, taki pożytek, na którym możemy polegać co roku, bo ona jest bardzo kapryśna, moim zdaniem. O, taka pogoda jak dzisiaj, że jest pochmurnie i temperatura 22 stopni jest dobra na nektaryzowanie, bo jak jest za ciepło, to ją wysusza, jak jest za zimno, to ona wtedy nie nektaryuje, bo nie mogą pszczoły tam wejść do niej i ona jest taka trochę kapryśna. U nie? mnie to jest dosłownie raz na... Co drugi rok, powiedzmy, bo jak wypadnie przymrozek, to ścinają zupełnie majowy przymrozek, powiedzmy tam 7 maja, już są takie pędy zielone, spalone do zera i nie ma kwiatu poza no. Także to jest faktycznie. Jak jest, to jest. No. Nie, w wozie mam magazyn, ale wóz to jest generalnie, to było takie, wystartowało moje pszczelarstwo. Bo ja kupiłem wóz, to był mój pierwszy zakup, to były moje pierwsze pszczoły, to chyba było 30 czy 40 rodzin, ja kupiłem ten wóz, kupiłem go w styczniu, Ale chyba te wozy się do końca nie sprawdzają, co no z tego wynika? No trudny, słabo się pracuje w nim, bo ze względu wentylacja, wyobraź sobie, że w takim wozie rozpali sobie podkurzacz, nie? I co się dzieje? I już jesteś, się wędzisz, nie? Ja teraz go używam po prostu jako magazyn, nie? To jest taki, o pierwszy magazyn, pierwszy opaka, duża motylica sobie tam poleciała, nie? O, idzie sobie. O, ma tu używania. Nie, tu akurat wosku nie ma, bo woski jest u mnie, ale one gdzieś tutaj się chrnę. Tu mam skrzynki, tu mam ramki, które po prostu używam tak na szybkiego. No tak. Podręczny magazynek. Słuchaj, a jak te weselne sprawdzają się? Dobrze. Dobrze? No dobrze, weź potrzymaj, rozbierzemy jakiś, zobaczymy. U mnie tylko weselne to weselne, u mnie tylko po prostu pogoda. Te są puste? Te są już puste, już są oczyszczone do zabrania. No, ale tak to wygląda, nie? To jest taka ramka. One upuści. No to. Nie, zobacz. No, to ramka. Taką mniej więcej mam identyczną ramkę. I stwierdzam, w porównaniu do tych styropianowych, to jest bajka. To muszę wziąć. Dużo lepiej. Dużo łatwiej, dużo szybciej się przegląda. Ile ramek? 2. Dwie? Tylko 2. A bo to reszta jest komora. Widzisz, tu mam, zobacz, jak zerkniesz ja daję tutaj, 5. To tu jest komora, nie? Tutaj jest na ciasto. Mhm. I teraz co ja go muszę zrobić? Muszę go wytrzepać. Żywe pszczoły, które tam ewentualnie są i już je zwijam. Kładę je tam. No tak, tak. Ja sobie wymyśliłem, że będę zimował te uliki. O,
to raczej... Ale wiesz, składam trzy. I tak pionowo. Są jak korpusy po prostu. Tak, to działa? Można. To będzie eksperyment, się zobaczy. Nie, ja wierzę, że to przeżyje. Jak będzie rodzina... A, wiatka też się przydaje. Tak, wiatka to też zrobiłem sobie tą wiatkę kiedyś też pod pszczoły. Bo nawet na początku tu było, nie było tego. Raz, że tu parkuję swoją przyczepę do wożenia uli, nie? To jest moja przyczepa do wożenia uli. Super. Tam mam na drewno. Chyba muszę teraz taką wiatkę sobie... Tutaj też trzymam takie różne budowlane pierdoły, nie? Sobie. Które nie mokną. Które nie muszą tutaj moknąć. Tu już mamy, bo tu ze stolarni, bo mamy stolarnię jeszcze. Nie wiem, czy wiesz. Aha. I tu mamy ze stolarni już sobie do trociniaków na zimę przygotowaliśmy trociny, nie? I mamy jeszcze tych trocin. Ale to do suszenia drewna, czy do opalania po prostu... To nie, tutaj do ogrzewania tu naszego pomieszczenia, bo się będziemy, zaraz tu cię zaproszę do tego, będziemy się reorganizować i troszeczkę inaczej, bo mamy teraz sklep i takie różne pierdoły, to nam... Tego miejsca potrzeba. I trzeba miejsca i w ogóle ja mam biuro, trzymam tam u góry, wiesz, tam wysyłamy te wszystkie rzeczy, tam to nie działa, to trzeba, musi być wszystko na jednym poziomie i... Tak. No. Że logistykę trzeba tego pomieszczenia zrobić, nie? No jeżeli... A tu mi się udało kupić dwie te przyczepy tego... Towaru, nie? I jedna przyczepa kosztowała tylko 150 zł, więc za to dałem 300 zł. To jest bardzo tanio za tyle. Bardzo, to bardzo tanio. Są wyższe ceny, absolutnie za ziemię. No i teraz za ziemię. Tutaj ten budynek całego go weźmiemy. Jestem cały. Obsypiemy. Aha, żeby było, no tak, żeby tu było dojście i ten. Podbitka. Podbitka robimy, bo musi być podbitka, bo tam to wynika z tego, z tej konstrukcji tutaj, widzisz. Jest tak, jak nie zrobisz podbitki, to będzie coś takiego. Tak, będzie wiało i... Więc trzeba będzie robić podbitkę, więc będzie kupiliśmy wiało. Sobie takie panele. No tak. Ciach, ale budyneczek sprytny. No, akurat. Tu będziemy odlewali, bo mamy teraz za 3 tygodnie będę miał formę z poliuretanu, będę miał ul wielkopolski cały komplet i będę miał 18 na korpus. Nie? I to będzie tutaj. No, to będzie zainteresowanie duże. Tutaj będziemy odlewali, nie? Tutaj mamy już. To na razie tak wygląda, jak wygląda. Pomalowaliśmy tutaj raz, będziemy to jeszcze raz zamalowali. Dzisiaj przyjdzie elektryk, bo tu mamy lampy. Te lampy trzeba będzie przykręcić. Już mam ogrzewanie sprawdzone, to komina ładnie się kopci i jest ciepło w środku. Bo przy odlewaniu poliuretanu tu będzie jak w puchu. Tak. O, raczej mi się wydaje, że będzie dobrze. Tu elektrykę mamy. Musimy tego już z tą podłogą nic nie będę robił. Tylko jakąś gumoleum kupię i ten gumoleum po prostu położę tutaj wszystko. Na ten temat. Drzwi jeszcze są wsadzone chyba tydzień temu. Dwa dni temu, nie? I działają. Będziemy się jakoś musimy tutaj przetrwać w tych warunkach, zobaczymy. Jak to będzie. Czyli forma, ale to rozumiem, że coś do podgrzewania będzie. Jak? Rozumiem, że to będzie odlewane, więc będzie trzeba. Jest składnik A i B, mieszasz i on zaczyna się pienić i. Na zimno? To jest na zimno. Znaczy temperatura pienienia jest około 80 stopni, tam się w środku podgrzewa. Ale sama, w wyniku reakcji chemicznej, tak? Tak. Super. I wypełnia formę i... No, szkoda, że jeszcze tego dzisiaj nie robimy, bo bym ci to pokazał, nie? Jak to się robi. Ale na pewno to będę rzucę to na kamerkę i będę to pokazywał, jak będziemy odlewali te poliuretany, zobaczymy. Super. Na razie to jest tak, jak jest. Pięknie. Pięknie idzie. I tu mam jeszcze jedno pomieszczenie, to na razie teraz to będzie popełniło. A, tu mam taki też magazynek. Taka przejściówka. No i tu jeszcze to pomieszczenie, które będzie w następnym tygodniu już robione, co to trzeba, nie? I tu będę miał takie miedziarnie. Mam duże okna, to jest bardzo ważne, moim zdaniem. Tak, jasno. Nie pracuje się w takich ciężkich warunkach. No i tu sobie już wykapelkuję od góry do... Do dołu i będzie porządna pracownia. Miodem, a poza sezonem będę mógł tu, wiesz, na potrzeby tej właśnie produkcji poliuretanu będę mógł tutaj chować. Bo wiesz, taki korpus on trochę zajmuje miejsca, więc jest lepiej. Trzeba mieć gdzie ale trzeba mieć duży, żeby to złożyć. Wsadzić, no nie? U Piotka, tam gdzie mamy stolarnię 60 metrów stąd, to tam mamy taką, Piotrek ma dużą stodołę i też możemy w tej stodole po prostu zrobić sobie magazyn. Zobaczymy, jak to będzie. Aha. No pięknie. Pięknie to, co tutaj mamy? To tylko tyle. Tutaj jeszcze budujemy kibel. No bo pracownik musi gdzieś się zaatakować. No, tak jest. Taki mały kibel, ale tam już mamy szambo. Dzisiaj właśnie pojadę po te szambo. Aha, takie jedno. Ten.
Parczelina? Co to jest? Parczelina? No właśnie nie wiem, ja to jest krzew, który przywiozłem... To jest parczelina trójlistna. No. No to bardzo miododajna, bardzo. U mnie? Jest na tym dużo. Ja to jak byłem na kursie w Pszczelej Woli, to co zrobiłem, to pozbierałem sobie, bo to była zima, to pozbierałem sobie stamtąd, z tej parczeliny, pozbierałem sobie tam nasiona i tutaj ją przywlekłem i co? I jest. No u mnie, ja mam chyba taki okaz, ja wiem, z 10-letni, to już jest kawał drzewa. Kawał drzewa i pełno pszczół. Super, tylko liście są mniejsze takie. Ale to na pewno. Może to też zależy, bo słuchaj, gleba, jak coś. Masz więcej tego, jak to się, dzisiaj dopiero, ale jak masz, wiesz, bardziej suchy teren i tak dalej, to może to jest wina tego, nie? Tutaj ci już podłączy, mamy ten budynek podłączony do prądu, nie? Teraz to. A, no to cały czas się na razie tutaj u nas życie toczy ostatnimi 3 tygodniami. Wokół budowy. Dookoła tego budynku. No ale muszą być, żeby coś robić, to niestety muszą być porządne pomieszczenia, wtedy jest przyjemność pracy, a nie nerwy. My do tej pory działaliśmy, nie? My do tej pory działaliśmy tutaj, w tym pomieszczeniu. Tu była prowadzona wysyłka, na tym stole wszystkie paczki, które opakowaliśmy na tym No stole. Tak. Tutaj mamy, rozumiem. To mam taki regał z trafionymi tutaj od... Tu są te kartony do pakowania, tu tam mamy stół do sklejania drzewa i tak dalej. Tutaj wszystko na tym było, to do tej pory wszystko. No to nie, ciężko, tak, powiem, mało miejsca. A tam mamy właśnie ten trocinjak, który się pytałeś, co jest do ogrzewania tego.